W dniach 30 listopada i 1 grudnia bieżącego roku odbył się 13 już turniej Ursynów Cup organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy KSSM Warszawa. W tegorocznym turnieju udział wzięły dwie drużyny KSSM oraz 8 drużyn polskich rocznika 2002 i zaproszone drużyny zagraniczne FC Mińsk i AC Sparta Praga. Była to największa edycja turnieju i jednocześnie jedno z największych wydarzeń piłkarskich w kategorii U12. Turniej jest tylko i wyłącznie po to, żeby spróbować się pomierzyć, zobaczyć, pokazać, że my możemy również coś zrobić na dużą skalę, na fajnym poziomie, pomimo tego, że jesteśmy klubikiem ursynowskim, który od 20 lat, co prawda, bo istniejemy już 20 lat, tu funkcjonuje, szkoli te dzieci, próbuje jakoś ich zająć wolny czas, to że jeszcze poza tym robimy to całkiem profesjonalnie, że jest to uczciwe, fajne i na dobrym poziomie robione. Cały czas jesteśmy my, jako SEMP Ursynów, traktowani jako klubik gdzieś tam z Ursynowa. Dlatego tworzymy takie imprezy, dlatego próbujemy jak najlepiej szkolić te dzieci, żeby wychodzić poza Ursynów i żebyśmy przestali być klubikiem, tylko zaczęli być poważnym klubem, który się liczy w szkoleniu dzieci i młodzieży w Polsce, a przez to, że mamy gości z zagranicy, mamy i Spartę Pragę, i FC Mińsk, że zaczynamy się liczyć też i poza Polską. Mamy praktycznie roczniki od 2007 do seniorów już w tej chwili, bo w tym roku otworzyliśmy pierwszy raz od 20 lat drużynę seniorską i wszystkie roczniki, które grają, są w najwyższych ligach rozgrywkowych. Zajmują miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych. No niestety nie udało się nam wygrać żadnego meczu, mamy jeden remis. Już liczyliśmy, że nam się uda, ale w ostatniej chwili nam strzelili bramkę. Ale ogółem turniej jest bardzo, uważam, że bardzo pozytywny. Jest bardzo dużo drużyn z innych krajów i tutaj najlepszych w Polsce. Bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki poziom rozgrywek. Świetne drużyny, mistrz Białorusi, mistrz Czech, mistrz Polski, Korona. W przyszłym roku nam się uda. Co i trochę wyższe miejsce. Wierzymy, że nam się uda. Sparta Praga odniosła zwycięstwo w całym turnieju, wygrywając w bardzo emocjonującym meczu finałowym z drużyną Talent Białystok. Piotr Matys, trener tych oto fajnych chłopaków, którzy bardzo, bardzo solidnie grali, bardzo solidnie się zaprezentowali w tym fajnym turnieju, który mieliśmy okazję zająć drugie miejsce. Jesteśmy bardzo, bardzo dumni, szczęśliwi, oni na pewno też. Cieszymy się z tego, że zajęliśmy drugie miejsce. Mogliśmy powalczyć o te pierwsze, straciliśmy bramki i niestety nie udało się. Dziękujemy!